Panie dyrektorze, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza wszystkich chętnych, wszystkich Dolnoślązaków na kolejną regionalną wystawę zwierząt hodowlanych. To świetnie, że udało się ją zorganizować, ale tym razem nie w Stadzie Ogierów Książ, tylko we Wrocławiu. Tak, pani redaktor, 26. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych we Wrocławiu. To święto hodowców, to jest takie spotkanie, gdzie można wymienić się doświadczeniami, gdzie można pokazać tę swoją misję hodowlaną i to, co robią związki hodowców, Polska Federacja Hodowców, Producentów Mleka i Hodowców Bydła, Polski Związek Hodowców Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców Koni i wszystkie związki hodowlane na Dolnym Śląsku, ale przede wszystkim dorobek stad OHZ-ów na Dolnym Śląsku, jak również prywatnych hodowców zwierząt. To jest takie bardzo profesjonalne spotkanie tych, którzy się zajmują hodowlą. Nam zależy na tym, żeby to promować, żeby rozwijać chów i hodowlę zwierząt na Dolnym Śląsku. Mamy dobre wyniki, dobre dokonania, jeżeli chodzi o hodowlę. Natomiast ilość zwierząt hodowlanych na Dolnym Śląsku jest bardzo niska. Jesteśmy województwem, który ma... plasujemy się na szarym końcu, jeżeli chodzi o ilość zwierząt. Tak nie było. Dlaczego? No, myślę, że ciężko się pracuje przy zwierzętach w gospodarstwach rolnych. To jest świątek, piątek i niedziela. Dolny Śląsk ma też w dużej części dobre ziemie, więc uprawa roślin jest łatwiejsza w prowadzeniu. Ma się więcej czasu dla siebie. Chowem i hodowlą zajmują się tak naprawdę pasjonaci, ludzie, którzy czują w sobie tą potrzebę i misję, ale trzeba to zaszczepiać, trzeba to pokazywać innym młodym rolnikom, którzy też może znajdą swoją drogę w tym, żeby prowadzić chów, hodowlę zwierząt, żeby się w tym odnaleźć. A bezpieczeństwo żywnościowe kraju to jest bardzo ważna rzecz. O tym się przekonaliśmy szczególnie w ostatnich czasach i myślę, że tego nie należy komentować, nie trzeba specjalnie komentować. Trzeba to rozumieć, trzeba to wspierać i produkcja roślinna jest bardzo ważna, ale produkcja zwierzęca również jest istotna. Panie dyrektorze, to dlatego na kolejne wystawy zapraszacie także dzieci? No myślę, że tak. No, trzeba jak najszerzej to promować. Mamy na wystawie konkurs młodego hodowcy, gdzie dzieci młode, małe dzieciaczki z gospodarstw, nawet z większych stad prowadzają, robią pokaz zwierząt, prowadzają cielęta. To jest poważny konkurs. Myślę, że on nie tylko na Dolnym Śląsku, na wystawie regionalnej na Dolnym Śląsku, ale również na innych wystawach w Polsce jest również prowadzony. Także to jest bardzo fajne wydarzenie. W trakcie tej wystawy także zapraszacie dzieci. Będą na pewno, jak sobie przypominam, bardzo ciekawe okazy, czy to kur, czy to ptactwa, czy to w ogóle były osiołki, były baranki, było mnóstwo ciekawych zwierząt. Drobny inwentarz zawsze przyciąga szereg osób, które chcą obejrzeć. Jest bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o takie walory estetyczne. Jeżeli chodzi o kury najróżniejszego rodzaju, czy króliczki, to się cieszy zawsze bardzo dużym uznaniem. Nie tylko dorosłych, a w szczególności dzieci. Także myślę, że to warto zaszczepiać. Że rolnictwo, jeżeli były lata takie, gdzie może nie było uznawane za taką poważną dziedzinę życia gospodarczego, chociaż ekonomiści zawsze wiedzieli, że rolnictwo... Natomiast no, kiepski PR rolnictwo miało. To od wielu już lat wiele robi się w kraju, wiele robi się również i w Unii Europejskiej, żeby ten zawód rolnika pokazać, żeby go rozwijać, bo na przykład w krajach europejskich to jest zawód uznawany za jeden cieszących się uznaniem zaufania społecznego. We Francji na przykład, jak badania socjologiczne są prowadzone, to zawód rolnika plasuje się w pierwszej trójce. Także myślę, że trzeba wiele zrobić, żeby rolnictwo było w Polsce uznanym zawodem, żeby młodzi ludzie chcieli się dogarnąć do tego zawodu, ale też się bardzo dużo robi, jest dobra polityka ku temu, jest duże wsparcie dla rolnictwa. Trzeba tylko tych młodych ludzi zainteresować tematem i pokazać, że jest to również zawód, który daje przyszłość i możliwość utrzymania się.
Panie dyrektorze, ta wystawa już za niespełna kilka dni, 11-12 czerwca. Proszę tylko powiedzieć, gdzie? No tutaj, gdzie jesteśmy, we Wrocławiu. Organizowaliśmy takie wystawy w Stadzie Ogierów Książ, natomiast no, na zewnątrz to generuje bardzo wiele kosztów. Dzisiaj korzystamy ze swoich zasobów, odchodzą nam różne koszty z tym związane, chociażby wynajem miejsca wystawowego, bo mamy swoje własne, wynajem noclegów dla uczestników, energii elektrycznej, wody. To są ogromne koszty, więc to też jest dla nas istotne, a poza tym myślę, że to jest też doskonałe miejsce, gdzie wystawa będzie mogła zaistnieć. I ten stolica Dolnego Śląska, Wrocław. Tak jest. I ten rejon również będzie mógł skorzystać z tego, że jest wystawa, że jest ta promocja i wszyscy okoliczni rolnicy, jak również mieszkańcy miasta będą mogli zetknąć się z tym tematem. Zapraszamy także mieszkańców naszego całego regionu, oczywiście z dziećmi. Oczywiście zapraszamy. Myślę, że będzie tutaj wiele osób, także będziemy starać się przyjąć wszystkich. Wstęp wolny oczywiście. Wstęp wolny, tak. Wstęp jest wolny.